guślarza. Pani! Pani pomoże! Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. Bez niej my pozdychamy. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Gra, która premierę miała 19 maja 2015 roku. Dalibyście wiarę, że minęło już tyle czasu? Dokładnie 6 lat od kiedy została wypuszczona na rynek, którym wstrząsnęła tak jak żadna inna gra wcześniej, zdobywając całą masę nagród. Zapierająca dech w piersiach grafika, niesamowicie wciągająca fabuła, rewelacyjne dialogi i cutscenki i oczywiście ten dubbing. Wszystko to stworzyło niesamowitą wręcz grę. Efekt wow oczywiście był i to bez dwóch zdań. Przegryzie ci ten incyszyjny i wykrwawisz się, zanim zdąży cię pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magię. Pomijam tutaj błędy i glicze, które jak zwykle są, gdy wychodzi nowa gra, ale Redzie wyszli temu naprzeciw i połatali zdecydowaną większość irytujących wpadek. Już wtedy gra była czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy. A jak Wiedźmin ma się dzisiaj? Otóż dzisiaj ma się świetnie. Glicze naprawione, fabuła jak była świetna, tak jest, a moderzy w dalszym ciągu wypuszczają całą masę modyfikacji, upiększając tę grę do tego stopnia, że wciąż wygląda, jakby miała premierę wczoraj. A wy jak uważacie? Czy Wiedźmin się zestarzał? Dajcie znać w komentarzu. W tle macie małą próbkę tego, jak wygląda Wiedźmin, którego ogrywam ja. Wgrane niemal 80 modów oraz kilka gotowych presetów z reshade'em, które można aktywować w dowolnym momencie, żeby jeszcze bardziej wczuć się w klimat. Żeby jeszcze bardziej móc poczuć tę imersję. Chcielibyście przeżyć historię z Geraltem raz jeszcze? Po 6 latach od premiery razem ze mną? Tylko że w zupełnie nowym wydaniu. Ja jestem Noizy i serdecznie zapraszam was do wspólnej zabawy. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu. Na razie, trzymajcie się, bywajcie.